A naszym kolejnym gościem jest pan Marcin Bednarz, Dobry radny wieczór. powiatowy. Dobry wieczór. Wcześniej starosta śledzki, sekretarz miasta, naczelnik od spraw rozwoju i promocji w urzędzie miejskim, wieloletni najbliższy współpracownik Wojciecha Ziętkowskiego i osoba, która w naszym środowisku pewnie wzbudza duże emocje. I też o to będę po prostu pytał. Panie Marcinie, nie kandydował pan do samorządu podczas kończących się wyborów, a jednak... Pana nazwisko stało się takim silnym live-motywem, nawet bym powiedział, tej kampanii wyborczej. Dlaczego? Myślę, że wynika to z dwóch powodów. Pierwsze, że w tej kampanii nie było takich tematów, motywów dotyczących rozwoju środy, powiatu na następne, nie tylko 5 lat kolejnej kadencji, ale na dłuższy okres. Więc szukano tematów zastępczych. Mhm. Myślę, że moja osoba, która nie kandydowała, wypełniała tę pustkę. Nie miał pan pokusy, aby powiedzieć po prostu dajcie spokój, zostawcie mnie w świętym spokoju. To nie jest moja kampania. Ja parę razy, biorąc udział w różnych dyskusjach na Facebooku, mówiłem, że nie będę się ubiegał o żadną funkcję. No, trudno oczekiwać, żebym na każdy wpis reagował i pisał, że nie kandyduję i żeby osoby, które nie mają nic konkretnego do zaproponowania nie zajmowały się moją osobą, a może pomyślały nad rozwiązaniami, które będą służyły wszystkim mieszkańcom. Ale jest pan z takiego ciętego języka, więc wydawało się, że będzie pan rzeczywiście w tej kampanii wyborczej, nawet jako niekandydat, reagował, a tymczasem tak naprawdę tego było zupełnie niewiele. Było niewiele, ponieważ to też wynika z braku czasu, co też zdecydowało, czy było decydujące, myślę tym, że nie postanowiłem, że nie będę kandydował, bo nie jestem w stanie wygospodarować w mojej ocenie tyle czasu, które z, pozwalałoby na właściwy sposób sprawowanie mandatu chociażby radnego. Mm -hmm. Bo o to właśnie chciałem zapytać. Dlaczego pan jednak nie kandydował? Bo wiemy dobrze, że. Generalnie było Panu blisko z jednej strony pewnie gdzieś do Komitetu Wojciecha Zienkowskiego, z drugiej strony do Komitetu Jacka Ziembińskiego, a jednak ostatecznie zabrakło Pana na listach wyborczych, co dla wielu ludzi, bardzo wielu ludzi, było ogromną niespodzianką i zaskoczeniem. Tak jak przed chwilą powiedziałem, jeśli w coś się angażuję, to staram się poświęcać temu jak najwięcej czasu i energii. Patrząc przez perspektywę tych pięciu czy ponad pięciu lat kadencji, gdy Byłem radnym, ale prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Wymagało to dość dużego poświęcenia z jednej strony, a z drugiej pokazywało, że albo na jedną, albo na drugą działalność nie ma czasu, żeby się w stu procentach angażować. Dlatego podjąłem taką, a nie inną decyzję. Mhm. A muszę Pana zapytać o to ostatnie oświadczenie Pana Wojciecha Ziętkowskiego. Gdzie on wskazał, że nie będzie pan nikim, nie będzie pan pełnił żadnej po prostu funkcji w samorządzie, bo tak należałoby to zrozumieć. Można powiedzieć, że w pewien sposób odciął się od pana. Muszę o to zapytać, dlatego że dla wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, było to nie do przyjęcia. Szczerze panu powiem. Znaczy, jest to pytanie nie do mnie, było. Ale chciałem zapytać o pana odbiór. Ja nie planowałem pracy w, w samorządzie. Także dla mnie to nie było z jednej strony nic niezwykłego, z drugiej strony no, taka była decyzja pana burmistrza Ziętkowskiego, który myślę, że realizując swoją kampanię doszedł do wniosku, że jeśli wypowie to co, to, co opublikował to przysporzy mu głosów. Mm -hmm. y Możemy sobie powiedzieć naprawdę zupełnie uczciwie, że przez wiele lat za wieloma pomysłami, które były realizowane w środzie, stał właśnie Pan i to były Pańskie pomysły. Gdyby Pan miał dzisiaj realizować kampanię wyborczą i po tych doświadczeniach ostatniej kampanii, gdzie Pan mówi, że nie było tej dyskusji takiej rozwojowej, na co by Pan zwrócił uwagę, czego po prostu w środzie po prostu brakuje, a co jest do zrealizowania i nie byłoby taką wyborczą żonką? Myślę, że największym problemem w środzie, jak również w większości miast, miejscowości w Polsce, to jest ubywająca liczba mieszkańców i ten temat kompletnie nie był poruszany, a widzimy, że z tym problemem już w najbliższych za rok, za dwa będziemy mieli będą mieli problem nasze przedszkola później szkoły, bo po prostu dzieci jest zdecydowanie mniej niż w tej chwili uczęszcza do jednostek oświatowych, co spowoduje w pierwszej kolejności braku miejsc pracy dla nauczycieli. W kolej docelowo, że ubędzie mieszkańców, czyli przełoży się to również na różnego rodzaju aktywności, które mają miejsce u nas w mieście, ale również na to, co jest najważniejsze, czyli na, na gospodarkę, i w konsekwencji będzie rzutowało na to, że środa pewnie nie będzie się mogła dalej rozwijać tak dynamicznie, jak to miało miejsce przez ostatnie kilkanaście, kilkanaście lat. I to jest problem, który trudno, myślę, rozwiązać, rzucając pomysły z rękawa. Ale o których trzeba dyskutować, szukać rozwiązań, bo na pewno to statystyka pokazuje, że pomimo tego efektu napływu uchodźców ukraińskich, w żaden sposób nie rozwiązało to, czy nie rozwiązuje to na chwilę obecną problemów, bo w gminie Środa do przedszkoli i szkół uczęszcza 300, bodajże 300 dzieci ukraińskich. Mówię tutaj o przedszkolach i szkołach mhm. podstawowych a dzieci rodzi się bodajże 200 czy w każdym roczniku 200 czy 250 mniej. Czyli tak naprawdę ci nasi goście ze wschodu nie rozwiązują, czy rozwiązują problem tak naprawdę jednego rocznika. Mhm. Czy takim sposobem właśnie jest rozwijanie na przykład oświaty? Pan jest zwolennikiem budowy szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa sportowego. Czy to jest ta droga, aby po prostu tych młodych ludzi, czy też młode rodziny nawet przyciągać po prostu do środek? Jest to jeden, jest to jeden z elementów, który ma na celu zwiększanie liczby y, mieszkańców y, przy szkole mistrzostwa sportowego y, ten dodatkowy y, dodatkowy efekt, czy dodatkowe dwa efekty, które myślę, y, że są y, również y, niezmiernie ważne, to jest podniesienie y, szkolenia. Również dla, nie tylko dla osób, które przyjadą e, uczyć się e, w środzie z zewnątrz, ale również, żeby e, nasi mali piłkarze e, mieli jak najlepszą konkurencję, żeby się jak najlepiej e, rozwijać. I e, ta szkoła również ma na celu to, aby był to projekt, który będzie się e, sam finansował i nie będzie potrzeby wspierania tego z, z finansów gminy czy powiatu. Mhm. I ostatnie pytanie, jeżeli Pan pozwoli. Chciałem zapytać, jakie Pan miałby oczekiwania wobec nowego burmistrza Środa? Bez względu na to, kto tym burmistrzem będzie? Myślę, że to jest oczekiwanie nie tylko moje, ale mieszkańców bez względu na to, kto na kogo głosował. Aby Środa była miastem, przykładem rozwoju. Rozwoju demograficznego, gospodarczego, aby były podejmowane działania, które będą służyły za 5, 10, 15, ale również za 20, za 20 lat i były tym asumptem do tego, aby ten rozwój mógł następować. Dlatego no, ważne są decyzje odważne i szybko sprawnie realizowane. I tego burmistrzowi środy, obojętnie kto nim będzie serdecznie życzymy. Moim gościem był pan Marcin Bednarz, były starosta śledzki. Na razie osoba, która jest poza samorządem, ale może za pięć lat znowu w samorządzie śledzkim. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. A ja Państwa zapraszam na króciutką prezentację wiejskiej bani z Annopola, czyli miejsca relaksu i odpoczynku. Miejsca, które się tuż obok browaru.